nazwisko Kubina, Jurek Kubina się nazywam. No i zostałem zaproszony do Centrum Polsko-Słowiańskiego, do tego udziału nie tylko w mojej wystawie, ale również współudział z muzykami, którzy będą grali flamenco, które to zresztą styl w muzyce bardzo kocham. Flamenco jest dla mnie rewelacyjną nie tylko muzyką, ale też stylem. I w związku z tym część moich obrazów była zainspirowana flamenco. Słucham flamenco, lubię to uderzenie rytmu i ekspresji. Te moje obrazy powstały niedawno, w sumie w przeciągu 4 lat, cała seria. I unikam jednoformatowych obrazów, a tutaj akurat tak się jakoś złożyło, że same prosiły mnie o to, żeby postępować w tym samym formacie. Także że mam w domu jeszcze masę obrazów tego samego formatu. Są to obrazy, które tworzyłem w pewnym sensie na bazie moich eksperymentów z chemikaliami, z patyną. Większość z nich są patynowane i tworzą jak gdyby nastrój tej tajemnicy materii. Materia jest dla mnie bardzo istotnym elementem w sztuce. Nie temat, nie opowiadanie, nie realizm nachalny, a bardziej wysublimowana rozmowa z odbiorcą poprzez formę i poprzez texture, poprzez różnego rodzaju struktury. Dlatego te obrazy posiadają ten różny jak gdyby wymiar oddziaływania poprzez ekspresję, czasami dosyć mocno staram się, szukam zawsze w obrazie właśnie uderzeń takich jak w flamenco, takie stuknięcie, żeby to nie było, załóżmy, kokieteria barwna, tylko żeby było znalezienie jednego słowa, które, czyli w wypadku obrazu jednego wariantu plastycznego, który będzie bardzo mocno oddziaływał. Możesz powiedzieć coś o konkretnym obrazie? To tworzy jakąś całość, czy każdy jest osobny? One mają tytuły, czy jak to się dzieje? Właśnie ja unikam tytułów, to one mają tytuły, ale powiem, że unikam tytułów z tego względu, że wydaje mi się, że tytuł jest pewnego rodzaju narzucaniem oglądania obrazu. Ja bardziej wolę, żeby widz sam budował swoją historię i żeby znalazł siebie w tym obrazie. Czyli każdy obraz powinien być interaktywny, czyli oddziaływać, a widz powinien mu przekazywać swoją energię. A nawet ja powiem ci szczerze, Tomku, że nie lubię rozmawiać o obrazach, nie cierpię tego, bo jeżeli obraz sam nie rozmawia, nie przekazuje informacji, nie oddziaływuje, to moje bla 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 nie ma sensu żadnego. Dlatego ja unikam jakichś eksplozji słownych czy wielkich uniesień słownych, opowiadackich o obrazie. Wolę, żeby obraz przekazywał te informacje swoją naturalną prawdą. To mówiłeś do mnie już kiedyś, jak byłem u ciebie w studio dawno temu właśnie, że nie lubisz rozmawiać, tylko że widz powinien sobie sam jakby stworzyć tym swoim experience, sam zobaczyć coś w tym obrazie, bo tak to sam go sugerujesz jakby. Dokładnie, tak. Dokładnie to, co powiedziałeś, że dlatego mówię o interaktywności, że obraz, jeżeli patrzysz na niego, sam widzisz i czujesz i odbierasz go poprzez swoją jakąś wizję, percepcję, wrażliwość. Natomiast jeżeli ja walnę tytuł na przykład Słońce, jak na przykład Przym, no to wiesz, to się robi banalne i nudne i nieciekawe, bo cię wpycha jak gdyby w kanał takiego widzenia takiego, który na przykład, wiesz, niekoniecznie byś zbudował, gdybym ja tego nie zasugerował. Rozumiem, ale powiedziałeś, że na przykład te obrazy mają coś wspólnego z tą muzyką flamenco. Niektóre z tych obrazów są
mają inspirację muzyką. Ja lubię słuchać muzyki w trakcie malowania, chociaż nie bardzo, ale czasami coś takiego przychodzi. Na przykład flamenco jest dla mnie pewnego rodzaju, jest to muzyka malarska, niezwykle ekspresyjna, pobudzająca, wnosząca masę elementów takich, które są mi bliskie, czyli ekspresja i rodzaj jakiejś wybuchowości. Coś takiego. Mówisz, że te obrazy niedawno zrobiłeś wszystkie, w przeciągu miesiąca? Czy nie. No nie, w przeciągu 4-5 lat. To jest w tym niedawno. Okresie. Rozumiem, tak? No to jest, wiesz, to jest seria, duża seria obrazów. A czy był jakiś oczywiście, kurator? Oczywiście nie były te obrazy malowane w jednym ciągu i tak jak powiedziałem, mam w domu masę innych obrazów, które też budowane były mniej więcej w tym samym czasie. Ale akurat wybrałem te, także... Ty to sam wybierałeś, tak? Nie ma żadnego kuratora, tylko ty wybrałeś. Nie, ja wybierałem te. Nie mam kuratora. Nie mam kogoś, kto by narzucał mi rodzaj pokazu. Rozumiem. Cały czas jesteś na tym samym studiu? W tym samym studiu na Gminie Państwa? Nie wiem, nie. Przeniosłem się teraz do Peekskill, jestem w Peekskill. Mam bardzo ładne studio, duplex, gdzie mogę spokojnie, na dole mam pracownię, na górze mam sypialnię. Budynek jest niezwykle elegancki, nowo wybudowany, z wszystkimi wygodami. Także jestem bardzo zadowolony. Jasne. A jeszcze coś o technice? Pamiętasz, opowiadałeś mi kiedyś coś takiego, że masz jakiś film dawno, dawno temu, że grałeś na pianinie, a ktoś cementem przyjechał tak, i betoniował. Plaster of Paris, tak, i zastygał, a ja grałem krwią właściwie, tak. Bo ręce rozbijałem, ale to było bardzo dawno temu, kiedy moje emocje były jeszcze młodzieńcze i bardzo takie super naturalnie ekspresyjne. No teraz bym sobie rąk nie chciał kaleczyć. Fajny koncert, cały czas pamiętam. No ale to fajne, że jednak zapamiętałeś performance, bo to był performance. No ja robiłem dużo performance w tym czasie, o którym mówisz, a później przestałem się tym zajmować i zacząłem po prostu mieć większy apetyt na spokojniejsze życie, bo performance to wymaga jednak wielu takich elementów, nad którymi trzeba je ogarnąć, trzeba je ułożyć odpowiednio. Malarstwo jest bardziej kameralne, gdzie możesz po prostu przebywać cały czas z sobą i ze swoimi myślami. Super. Jak byłem u Ciebie w studiu, to miałeś potężne obrazy, takie wielkie, a te są... To są takie też duże, ale nie takie wielkie. No nie. No to ze względów finansowych, bo przerzut obrazów z Peekskill dużych bym je zrujnował. Tu nikt mnie nie sponsoruje, nikt nie jak gdyby nie pomaga mi finansowo, żebym mógł po prostu pokazać, zrobić pokaz z rozmachem, czyli duże obrazy, jakiś może nawet performance. Ale tak jak mówię, to wymaga dużych przedsięwzięć, również finansowych. Ale ja mam duże obrazy i ja lubię malować na dużych formatach, bo one mi dają po prostu taką możliwość. Cześć! No i tego. No i tak to wygląda. Super, fajnie. Bardzo dziękuję za mały wywiad. Dziękuję na małą Polskę. Bardzo, Tomku. I będziesz później do następnego spotkania. To jest. Fajnie. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.
Proszę Państwa, wspaniały artysta miał różne okresy w życiu, jak każdy z nas. Miał też paryski cały rok, tak? No, ja mu zazdroszczę tego paryskiego. Nie wiem, co dalej. To bardzo proszę. Ladies and gentlemen, Jerzy Gubina. Hi, thank you very much for coming. Tonight I am showing my paintings and small works on the table, the mixed media works. Some of them were inspired by flamenco, and mostly the red one, which is over there. It's flamenco title. So there is some relation between my artwork and Kasia performance. All my paintings are for sale, so if you would like to buy, just please come directly to me or to Marian or Yola. If you come to me, it's more expensive. No, but yeah. If you would like, please give me a call, and we can discuss about the rest. I just would like to thank you, everybody, for coming, for support, for promotion. Thank you very much, Marian Żak, curator of this show, Miss Agnieszka, and all crew from Center. And I would like to thank Weronika Kwiatkowska for brilliant, wonderful, genius article about me. Thank you very much, Weronika. And I would like to thank all my artist friends who helped me to organize this show. And of course, thank you, all of you, for coming and spend time with art. Thank you very much. Congratulations. Jerzy Gubina. Proszę Państwa, enjoy the art and we'll have second parts of performing of musician. Thank you. Thank you.